Przyniosłem sobie też małą przekąskę. Tak zwana nocna przekąska w ramach walki z anemią. Ile ja nie paliłem? A może paliłem? Czy mam sklerozę? Nie dość, że anemię i ten niedowagę, to jeszcze skleroza. I łysieję. Ale przynajmniej za to jestem piękny, inteligentny i mam bardzo fajne poczucie humoru. No co za coś. Trudno się mówi. Co jem? Nocną przekąskę w ramach walki z moją niedowagą. Anemią, anoreksją i czymś tam. Ile obrażeń ma Leroy? Zależy z czego go zabijesz! Zajebiste, nie? Zajebiste! Forest Player, nie byłbym taki hopsił do przodu. Mogę nie wbić. A wiesz, jakby na to nie patrzeć. Tutaj czatowa rada specjalistów do Hearthstone'a powiedziała, że wbije maksymalnie między 5 a 3 rangą. W większości wypadków tylko dwóch członków komisji było w stanie przyznać, że być może nawet drugą. Więc ja bym się tutaj trzymał tej czatowej rady znawców. Serio. Zero ironii, sarkazmu, ściemy i tak dalej, i tak dalej. Ale chyba wygrywa. Serio. Kurwa. Czekam na Ruska. Chyba pierdol. Czekam na Ruska. Really? Akurat teraz musiałem boka dobrać. Nie, nie było jeszcze piwka, nie było jeszcze setki, 4 browary czekają w lodówce, ale to po streamie.
Ja jestem dobry pracownik, w pracy nie pijam. Proszę, co mam zrobić? No nie bardzo rozumiem. Albo czemu w sumie? Panie, no jeszcze będę miał tego badziewiaka. Oj kurwa. Dobra, wszystko wyrzucę, jebać. Rzuca tekstami twoja stara. No i co z tego? Głupi chuju, musiałeś mieć to gówno pierwsze dużo. Powiem wam, że przekąska była dobra, ale teraz będę musiał wypić dużo herbaty. Nie żeby co brakło, ale zabicie jednego mogłoby się równać z zabiciem drugiego. Ile paluchów widzisz? 10. Stary, jak ja bym miał banować wszystkich, którzy piszą twoja stara na czacie, to bym musiał pół czatu zbanować. Więc powiadasz, że miałeś przewagę na stole. Luz. O kurde, herbatka gorąca! Dobra już. Ja nie wątpię.
Nie będziemy dogrywali buffów, nie będziemy, bo takie light bomby się pewnie czają. Za zakrętem spotkamy light bombę i co wtedy z nami? Będzie. Ja ci zapatruję na ekranizację Warcrafta. Bardzo chcę zobaczyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek nie pokładam zbyt wielkich tych nadziei. Na razie, Diguś. Na razie, Digerku. Niom, 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 niom. Buzi. No zostałeś. No nie ma co ukrywać, stary, dostałeś pierdol. Ale dlatego, że jesteś retardem i nie zabiłeś tej babki 3-2. Jakbyś ją zabił, to byś wygrał. Faktopedia. Aleksander Wielki zorganizował kiedyś wśród swoich żołnierzy konkurs w piciu alkoholu. Po imprezie 42 zmarło z powodu zatrucia alkoholem. W wywiadzie udzielonym w 2012 roku John McAfee, twórca znanego oprogramowania antywirusowego, na pytanie, czy sam używa swojego antywirusa, odpowiedział: wyłączam go. Denerwuje mnie za bardzo. Urząd premiera Przedlitawi, austriackiej części Austro-Węgier, sprawowało aż dwóch Polaków. Byli to kolejno hrabia Alfred Potocki i Kazimierz Badeni. Co ciekawe, byli to jedyni nie Austriacy, którzy sprawowali ten urząd. Oprócz tego w austriackim parlamencie zasiadywało wiele polskich posłów. Zajebiście, stary, kurwa. Super info. Bulwo. Dawać wszystko. San Francisco jest zakaz spożywania wody w plastikowych butelkach. To pierwsze wielkie miasto USA, gdzie zdecydowano się na taki krok. Zakaz to część narodowego planu wielkiej walki z zalewem odpadków i śmieci. Werner Frossman jako pierwszy człowiek w historii dokonał cewnikowania serca, wprowadzając cewkę do swojego serca. Od 1800 roku do 2013 w Paryżu obowiązywało prawo zakazujące kobietom noszenia spodni. Firma Lego zapowiedziała, że do 2030 roku chce znaleźć materiał zamienny do produkcji swoich klocków. Ma on być przyjazny środowisku, na razie klocki są tworzone z plastiku na bazie ropy naftowej. Konfucjusz Budda Shakyamuni, założyciel buddyzmu, Sun Tzu, Pitagoras i Leonidas żyli w tym samym czasie. No, wspaniale. Powiedzcie mi, że to jest Counterspell. Liga futbolu amerykańskiego NFL to najbardziej dochodowa liga sportowa w Stanach. Co roku obraca miliardami dolarów, lecz mimo to wciąż oficjalnie jest traktowana jako organizacja non-profit. Oznacza to, że wiele przedsięwzięć typu rozbudowa stadionu wciąż dofinansują amerykańscy podatnicy. Okay. Wesoły.
Jeb się. Sam nie umiem. A, bo ty spamujesz tym w kółko, to... Nara. To super, sądzę... Co sądzę o Super Hot? Oglądałem trochę jak Boniek to grał. Tak szczerze. To po tej chwili oglądania tego, to dostawałem kurwicę, jak słyszałem to Super Hot ciągle. Unce krata. Potrzebujesz mojej pomocy? You fucking kidding me, dude. Serio? Takuję jednego demedżu, żeby cię zajebać. Gdzie musisz Antonidasa wyciągnąć? Boże, jedzenie. Dwa fireballe to jest 12. 12 plus 5 to jest 17. 18, 19, 20, 21. No dobra, jeb się z tym Antoszkiem, stary, bo przecież kurde umrę. Oh my fucking god, naprawdę, no kurde, no dlatego niestabilne portale, shreddery, boomy, kurde, out, wypierdolę. No i GG do chuja. Kurwa no w pizdę, jebana mać, pierdolone gówno. Idę zajarać, kurwa.